Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Rozmawiamy o dofinansowaniu rolników, bo jesteśmy na targach rolniczych. Jest nowy portal, o którym chciałabym usłyszeć. Niech pan mi troszeczkę o nim opowie. Tak, jest nowy portal agronomist.pl, który startuje już niebawem, bo 1 kwietnia. Nie jest to żart na prima aprilis, to jest tylko jest jak najbardziej kompleksowa oferta. Bo można powiedzieć, że normą jest to, że bank wspomaga finansowo poprzez kredytowanie rolników, ale tym razem, z racji tego, że jesteśmy już ponad 100 lat na rynku, chcemy wyjść, można powiedzieć, o jeden krok dalej i wspomagać rolników również wiedzą, narzędziami różnego rodzaju. Czyli ten agronomist.pl to będzie taki nowoczesny, kompleksowy portal, nie tylko dla rolników, ale również dla przetwórców. Z czego dla rolników będą różnego rodzaju narzędzia informatyczne, pomagające w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa. Będzie dla rolników również dostępna wiedza. Czyli można powiedzieć, że fachowy zespół analityków rolnych ma bardzo dużą wiedzę, bo wiadomo, że jeśli jest proces kredytowy, jeśli jest finansowanie rolników, bank musi wiedzieć, jakie będą ceny w przyszłości, co jest ryzykiem, co może być wielką szansą dla sektora i tą wiedzą, oprócz narzędzi, zamierzamy się dzielić. Jednocześnie na portalu agronomist.pl będziemy się dzielić wiedzą dla przetwórców. Mianowicie będziemy opracowywać na podstawie, można powiedzieć, profesjonalnych baz danych informacje, jakie są najnowsze trendy produktowe, czy chociażby więcej z żywności ekologicznej, czy może żywności tak zwanej convenience, czyli szybkiej i wygodnej. I tą wiedzą chcemy się dzielić z klientami banku, po to, żeby mieli jak największe wsparcie w prowadzeniu swojej działalności. Czyli tak naprawdę bardzo dużo informacji na jednym portalu. Od początku do końca klient jest wspomagany wszelkimi informacjami. Czy też na portalu będzie możliwość dodzwonienia się do konsultanta? Bezpośrednio dodzwonienia się możliwości nie będzie. Mianowicie będzie, ale to jest bardzo, 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 bardzo dobre pytanie. Będzie to zorganizowane trochę inaczej. Mianowicie będzie przedstawiona oferta produktowa, ale nie tak stricte, można powiedzieć, sztywno, jak to często jest robione, z wielkimi kruczkami, z opasłymi opisami, tylko będzie to zrobione tak, że to będzie jak praktycznie cały sens procesu kredytowego będzie na jednej kartce, żeby ktoś po rzuceniu okiem był sobie w stanie uświadomić, z jakimi dokumentami powinien przyjść, co powinien przygotować, co powinien sprawdzić, żeby ten proces po prostu kredytowy odbył się jak najszybciej. I jeśli tak jakby taką informację zobaczy, będzie zainteresowany, będzie mógł sobie skalkulować kredyt na kalkulatorze inwestycyjnym. Czyli będzie mógł zobaczyć, że na przykład w takiej ofercie jest taki zakres oprocentowania, taki wymagany wkład własny, będzie mógł sobie wybrać, czy na przykład zainwestować w maszyny, w budynki, określić te parametry i otrzymać symulację harmonogramu spłat, żeby wiedział, czy jak ma sobie zaplanować tak jakby przyszłe dyspozycje dochodów, czy na przykład w przeciągu kwartału może dodatkowo wydać 40 tysięcy, albo 60 tysięcy, albo 10 tysięcy, w zależności od tej symulacji harmonogramu spłat, żeby wiedział, jak ma się bezpiecznie i rozsądnie finansować. Czyli nie będzie musiał już potencjalny klient wybierać się do banku specjalnie, żeby wykonać symulację, żeby pani z banku taką symulację wykonała, będzie mógł zrobić ją sam dzięki właśnie temu portalowi, tak? Jednocześnie należy pamiętać, że tak jakby prawo bankowe jest bardzo restrykcyjne i pani w banku będzie musiała zrobić tą symulację, żeby wszystko było zgodnie z prawem, ale jednocześnie na własną rękę będzie mógł sobie sprawdzić, jak w praktyce będzie to wyglądało. Tak orientacyjnie, żeby wiedział, na co może sobie pozwolić, jakie jest oprocentowanie, jakie są formy dofinansowania w ten sposób. Tak, tak. Tak jest to bardzo ważne, żeby po prostu rolnik jako taki nowoczesny, świadomy klient, bo trzeba wiedzieć, tutaj w szczególności do oglądających, że rolnik dzisiaj to jest prawdziwy przedsiębiorca. To jest człowiek, który musi skrupulatnie liczyć każdy grosz, w szczególności w takim roku, jaki mamy. W związku z czym należy go traktować bardzo poważnie i dostarczać mu narzędzia, które ułatwiają mu pracę. I tutaj bardzo chciałbym zaznaczyć, że w całym procesie bierze udział, można powiedzieć, spora liczba rolników, że jeśli podejmuje jakąś decyzję, chociażby do wyglądu strony, o funkcjonalności strony, te wszystkie decyzje są konsultowane z rolnikami. Więc sumarycznie można powiedzieć, że na potrzeby portalu są przebadanych, zankietowanych w różny sposób. Czy to wywiad telefoniczny, czy po prostu wywiad taki, można powiedzieć, internetowy, papierowy, czy też warsztaty. Ponad 200 rolników, co pokazuje, że ta skala jest dosyć duża, z czego kilkadziesiąt rolników brało aktywnie udział w warsztatach, gdzie sami po prostu proponowali, co powinno być na tej stronie, w jakiej kolejności, jak to powinno wyglądać tak, żeby rolnik był naprawdę z tego zadowolony. Czyli jest ogromne zainteresowanie tą stroną i jeszcze tak naprawdę ta strona jest zrobiona przez klientów. Proponowane wszystkie są propozycje, wychodzą od klientów, większość propozycji i wspólnie razem z fachowcami oczywiście ta strona
strona jest skonfigurowana. Jeśli wejdzie Pani na tą stronę, zobaczy Pani hasło, że jest to pierwszy portal współtworzony przez rolników i przetwórców, co pokazuje, jak bardzo ważni są nasi klienci w procesie tworzenia tego rozwiązania, tej pomocy dla nich. Czyli klient decyduje o tym, co by chciał wiedzieć, w jakim momencie i jak to ma wyglądać, żeby te informacje mógł uzyskiwać. Tak, ale warto zaznaczyć, że ci rolnicy byli zarówno klientami, jak i nie klientami, bo cała ta grupa, z którą konsultowano ten portal, była tak wyselekcjonowana, żeby tam były i kobiety, i mężczyźni, żeby to byli ludzie z Polski zachodniej, wschodniej, w młodszym wieku, starszym wieku, produkcja zwierzęca, roślinna, przetwórstwo. Bardzo chcieliśmy po prostu odwzorować tą grupę, żeby każdy był zadowolony. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiałam z Łukaszem Czechem, analitykiem rynków rolnym w banku BGŻ BNP Paribas. Dziękuję bardzo, Monika Laskowska, TV Reklama. Dziękuję.